Harcerski Dzień Dziecka to troszeczkę inna propozycja na dzisiejsze czasy. Harcerze zapraszają do wspólnej zabawy, wychodzą na zewnątrz, już nie siedzą bezpośrednio w swoim chówcu, wychodzą na osiedle. Dzisiaj jesteśmy na osiedlu Piastowskim, osiedle ożyło, na boisku jest mnóstwo dzieci, które się fantastycznie bawią. Jak wiemy, naszych inicjatyw jest o wiele więcej, między innymi Święto Latawca, start i zakończenie roku harcerskiego, jak i fantastyczne pływanie w Msiwojowie, na które też serdecznie Was zapraszamy. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować także Gminie Jawor, panu burmistrzowi Emilianowi Berze za ufundowanie cukierków na dzisiejszą imprezę, druhnie Jadzi, druhnie Krysi oraz druhnie Longinie za ufundowanie dzisiejszej kiełbaski. Także bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do zabawy na następne lata. Harcerze, jak widać, potrafią się bawić, są uśmiechnięci, jest nas sporo i warto z nami przebywać. I zapraszamy oczywiście na harcerską akcję letnią do Rozewia już w lipcu. Serdecznie zapraszamy. Czuwaj! Zapisuję wszystkich na listę. Oczywiście na koniec będzie organizacja dzisiejszego dnia, dzisiejszej zabawy, Dnia Dziecka. Oczywiście, my jesteśmy urodzeni harcerze i zawsze z harcerzami robimy różne imprezy sportowe. I zapraszamy wszystkich też do Rozewia, gdzie też będą imprezy sportowe. Na stoisku sportowym można zdobyć sprawność koksa, a tutaj czego można się nauczyć? Tutaj typowo węzły żeglarskie, które się przydają tak naprawdę też w domu, bo nie zawsze jest tak, że jesteśmy nad morzem, nad jeziorem, ale te węzły mają zastosowanie również w domu, w kuchni niekiedy, jak się okazuje. Jak to się nazywa?